Witam Ciebie w kolejnym dniu hashtag wyzwanie Pi. Dzisiaj pokażę Wam, jak skonfigurować środowisko programistyczne Visual Studio Code do pracy z Pythonem. Mamy wiele takich środowisk, ale to środowisko jest bardzo elastyczne, więc bardzo serdecznie zapraszam. A dzisiaj witam właśnie w 16 dniu hashtag wyzwanie Pi, więc jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to zostań ze mną, bo zaczynamy właśnie teraz. Mamy teraz pewne rozszerzenia, które ułatwią nam pracę z Pythonem właśnie w środowisku Visual Studio Code. Przejdę do zakładki View, następnie do Extensions i wpiszę tutaj Python. Zostaną wyszukane rozszerzenie dla Pythona. Wejdźmy w pierwsze rozszerzenie. Zainstalujemy to rozszerzenie, klikamy na Install. Po chwili rozszerzenie zostanie zainstalowane w naszym środowisku. Mamy informację, że rozszerzenie zostało uruchomione globalnie w naszym środowisku. Jeżeli jesteś ciekawy, możesz sobie jeszcze sprawdzić wszystkie informacje, które są z tym związane. My na razie tym nie będziemy się zajmować, bo chcemy tworzyć realne projekty. Zainstalujemy kolejne rozszerzenie. Wpiszemy Material Icon. I jest to rozszerzenie, które doda nam ciekawe ikony dla nie tylko języka Python, ale także dla innych języków. Więc wtedy, jeżeli będziemy tworzyć pliki Python, będziemy jednoznacznie upewnieni, że jest to właśnie ten plik. Zobaczmy, mamy wiele innych ikon w tym rozszerzeniu. No i tutaj mamy ikonę Python, tak będą tutaj oznaczone nasze pliki Python. Dlatego klikam na Install i tutaj u dołu kliknę na Activate po instalacji. Przejdźmy do utworzenia nowego pliku. Zamknę zakładkę Extensions i przejdę do plików, do Explorera. No i teraz możemy stworzyć nowy folder albo nowy plik. Ja może kliknę na Open Folder. I teraz wybieramy folder, w którym będziemy tworzyć pliki Python. Ja przejdę na Desktop, stworzę nowy folder. Oznaczymy to jako SMS-y. Podkreślnik kurs. Zaznaczam ten folder, wybieram folder. W tym folderze będziemy pracować i stworzymy nowy plik. Mam tutaj ikonę nowego pliku. Klikam i nazwę go test.py. Zauważmy, że ikona została od razu zmieniona na ikonę Python dzięki temu rozszerzeniu, które przed chwilą zainstalowaliśmy. Klikam Enter i już mam nowy plik Python, na którym mogę działać. Tutaj mam jeszcze informację, że pewien linter, pewna wtyczka nie została zainstalowana. Dlatego zainstaluję ją w tej chwili. Ona za chwilę zostanie zainstalowana. Zauważmy, że został uruchomiony terminal w moim oprogramowaniu Visual Studio Code i z tego terminala będziemy często korzystać. Tu mamy jeszcze informację, że możemy zmienić interpreter Pythona, ale na tę chwilę tego nie robimy. Klikamy na Got It. Teraz zamkniemy terminal, który został wyświetlony przy instalacji kolejnej wtyczki. Klikamy na symbol X i napiszemy prosty program. Na przykład print nawia się 2 razy 2. Zauważmy, że mamy tutaj ten plik i wyświetliło się takie kółko. To znaczy, że nasz plik nie jest w tej chwili zapisany. Żeby go zapisać, najprościej wcisnąć kombinację klawiszy na klawiaturze Ctrl+S. Lub przejść do pliku i zapisać save. Mamy tutaj też informację o tym skrócie klawiaturowym, więc klikam Ctrl+S na klawiaturze. I teraz chciałbym uruchomić ten plik Python. Mogę to zrobić właśnie klikając na symbol Run Python File in Terminal. Klikamy. No i zauważmy, że program został wykonany i program wyświetlił liczbę 4, to znaczy wynik tego prostego programu. Więc w ten sposób możemy działać właśnie w terminalu. Zamknijmy terminal. Możemy także tutaj utworzyć nowy terminal, new terminal i możemy wybrać, że to jest terminal z Python. Jeżeli chcemy wyczyścić wszystkie informacje z terminala, możemy wpisać cls. Terminal został wyczyszczony. Spróbujmy jeszcze raz uruchomić program, ale zmieńmy go. Najpierw 2 razy na przykład 8. Zapiszę i uruchomię skrypt. No i mamy 16, czyli został wykonany mój plik test.py. Mogę także uruchomić plik Python w
wpisując odpowiednie komendy w terminalu, na przykład Python i nazwę tego pliku test.py. I w ten sposób także uruchomiłem mój program. Mogę to także zrobić skrótowo, wystarczy, że wpiszę py i następnie nazwę programu test.py i też uruchomiłem mój program. Więc sukces, skonfigurowaliśmy środowisko Visual Studio Code, jest ono gotowe do pracy, więc przejdźmy do kolejnej lekcji. Dzień 16. Programowanie w Python. Programowanie w Python jest bardzo proste? No chyba tak. Jedną z ważniejszych rzeczy są tutaj instrukcje warunkowe. Jakie mamy instrukcje warunkowe do dyspozycji i jak one działają? Napisz swoimi słowami poniżej i spróbuj napisać także szkic programu z wykorzystaniem tych warunków logicznych, czyli warunek if else oraz warunek if elif else. Ważne jest, żebyś właśnie w tym miejscu, w wyzwaniu Python 30 dni, napisał własnymi słowami, czym są te warunki, ale też ewentualnie rozpisał graf dla określonych warunków, ponieważ zostanie ci to w pamięci. Pamiętaj, jeżeli coś napiszesz na kartce, to zawsze będziesz o tym pamiętał. To jest bardzo motywujące i warto to robić. A teraz przejdźmy do... Ok, stwórzmy sobie trudniejszy program. Teraz klikniemy tutaj prawym i damy New File i napiszemy, że logic.py, to znaczy, że będziemy pisać logikę. Pamiętajmy, że ważnym elementem w każdym języku programowania jest używanie pewnych wyrażeń logicznych. To znaczy, jeżeli pewne wyrażenie zostanie spełnione, to zostanie wykonany pewien fragment kodu. Jest to bardzo przydatne, ponieważ będziemy mogli kreować przepływ programu z wykorzystaniem tych wyrażeń logicznych. Co zrobimy, to oczywiście zaimportujemy Turtle, nasz moduł, bo nim tutaj się bawimy. I tutaj do zmiennej psycho oczywiście wpiszę zmienną Turtle. Następnie może taką zmienną dam zgadnij. I teraz damy coś takiego. Input. Czym jest funkcja input? Funkcja input pozwala na to, że będziemy mogli wchodzić w interakcję z naszym programem. To znaczy będziemy mogli wpisywać podczas działania programu pewne wartości. Jest to bardzo przydatne, ponieważ no, możemy stworzyć taki interfejs użytkownika. Input, dwa nawiasy, tam dwa apostrofy i teraz piszemy. Ile to jest 2 razy 10? Takie pytanie. I teraz. Teraz bardzo ważna rzecz, ponieważ właśnie będziemy zajmować się logiką. Wykorzystamy pewien warunek. Jest to warunek logiczny if. Z angielskiego to jest jeżeli. I teraz wykorzystamy tą zmienną zgadnij. Pobraliśmy pewną wartość, ponieważ tutaj program Python zapyta nas, jak go wywołamy, żebyśmy podali jakąś wartość. Oczywiście będziemy musieli podać taką wartość, żebyśmy zgadli, ile to jest 2 razy 10, czyli powinniśmy podać 20. I teraz, jeżeli podamy prawidłową wartość, czyli jeżeli wartość zmiennej zgadnij równa się 2 razy 10, tutaj mamy dwa jeszcze znaki równości. W Pythonie jest tak, że jeżeli chcemy porównać jakieś wydarzenie logiczne, to wykorzystujemy właśnie takie dwie znaki równości. Czyli jeżeli w zmiennej zgadnij ukryta jest liczba 2 razy 10, to psycho napisze nam, ten nasz żółw napisze nam na naszym oknie coś takiego, str zgadnij. Plus to jest poprawny wynik. Ok. I co ja tutaj zrobiłem? Jeżeli wyrażenie zostało spełnione, to znaczy ten warunek został spełniony, jeżeli rzeczywiście zmiennej zgadnień jest 20 i psycho
wykorzystujemy tę metodę write, żeby wypisać na ekranie liczbę zgadnij, z tym, że musieliśmy przekonwertować tą liczbę, która ukryta jest podmienną zgadnij, do stringa, czyli do ciągu znaków. Jest to pewien napis, bo jeżeli byśmy dali samo zgadnij, to mogłoby nam to nie zadziałać, ponieważ nasza metoda write tylko i wyłącznie przyjmuje zmienne typu string. Zmienne typu string, czyli po prostu napisy. Więc z wykorzystaniem funkcji str przekonwertowaliśmy wartość, w tym wypadku to będzie wartość integer, czyli wartość całkowita, do stringa. Następnie do tego stringa, do tego ciągu znaków, dodaliśmy kolejny ciąg znaków, dodaliśmy znak plus i w apostrofach odpowiedni napis. Tak. Dalej, psycho, wykorzystamy funkcję penApp, to znaczy, jeżeli w tej chwili zostanie wywołana ta funkcja, to pamiętamy, nasz żółw nie będzie rysował na oknie. Następnie, psycho, damy backward, czyli wróć się o 10 jednostek. Ok, czyli to jest, ten kod wykona się w momencie, kiedy w zmiennej zgadnij będzie 20 i wpiszesz prawidłową wartość. A jeżeli będziemy mieli inny przypadek, to znaczy, jeżeli w zmiennej zgadnij będzie inna wartość niż 20, to coś powinno się wydarzyć, jakiś nasz program w jakiś sposób powinien zareagować. Teraz mamy else, warunek else, czyli w innym przypadku damy psycho write powiedziałeś, że i teraz znowu wykorzystam funkcję string, żeby przekonwertować liczbę, która ukryta jest pod zmienną zgadnij do ciągu znaków plus właśnie powiedziałeś, że no 2 razy 10 to jest ileś tam, a teraz Python ma zapisaną wartość ale prawidłowa wartość to zamknę znowu ten ciąg znaków i dodam pewien napis. Znowu wykorzystam funkcję str i przekonwertuję 2 razy 10 do ciągu znaków. Ok. Następnie wykonam kolejną procedurę, czyli po prostu podniosę ten nasz długopis penApp i dam psycho backward. Ok. Tutaj dam 10 i wszystko powinno działać, jeżeli przyjrzymy się temu naszemu kodowi, ale jednak powinniśmy coś jeszcze zmienić. Ta nasza funkcja input zwraca do zmiennej zgadnij, zwraca wartość string, ale my chcemy mieć tu wartość typu integer, to znaczy wartość całkowitą. Nawet jeżeli najedziemy sobie na tą zmienną zgadnij, to od razu widzimy, że jest to zmienna typu string. Python automatycznie wie, że powinien jej nadać tutaj typ string, ponieważ funkcja input zwraca wartość string. Ale wykorzystamy funkcję int, która przekonwertuje nam wartość zwracaną przez funkcję input do liczb całkowitych. No dobrze, spróbujmy, tutaj przejdźmy sobie do terminala, może wpiszę komendę cls i wtedy wyczyściłem ten terminal, jest gotowy do pracy. Teraz spróbujmy sobie to uruchomić. Uruchomimy. OK. OK. Mamy odpalone okno z naszym Turtle. I zobaczmy, że program zatrzymał się akurat w tym miejscu, ponieważ czeka na naszą odpowiedź. No i powiedzmy, że damy tutaj 20. Damy Enter. No i nic nie zobaczyliśmy, więc musimy pomniejszyć to i teraz sobie to sprawdzimy. OK. Czyli
Tutaj widzę, mamy jeszcze literówkę backward. Ok. Teraz będziemy wszystko widzieć. Znowu programer się zapytał, ile to jest 2 razy 10. No wpiszmy 20. No i widzieliśmy, że przez chwilę tutaj nasz żółw wykonał określoną operację związaną właśnie z tym warunkiem if.